Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z Tainted Grail. Upadek Avalonu, gdzie w końcu sobie zobaczymy, jak wygląda mniej więcej ten otwarty świat w tym RPG-u polskim. Przede wszystkim też wyczytałem, dlaczego mi się nie regeneruje mana, czyli mi się nie będzie opłacać używać tych kuli, bo brałem łucznika i podobno jest tak zrobione, że no, każda klasa, która nie jest magiem, nie ma jakiś tam skilla, który regeneruje magnę. No, jest to logiczne, zrobione też, żeby po prostu używać, nie używać rycerzem nagle jakiejś magii skomplikowanej, nie? To by było dosyć logiczne. Dlatego my raczej będziemy się posługiwać bronią i łukiem, tymczasem Borem Lasem. Myślę, że czas wypłynąć na dalekie wody, a raczej na ten chyba otwarty świat w końcu, który zobaczymy sobie też. Jak będzie dało nam to możliwość zwiedzania tego świata? I czy będzie jakieś miasto, które będziemy mogli sobie zwiedzić? Nie wiem, ale się dowiem. You have embarked on your journey towards the horns of the south. But as soon as you found yourselves at sea, black clouds gathered over your heads. Like tangible proof that there must be some curse on you. Soon the wind was howling, and the gargantuan waves were towering over you. You found yourselves in the heart of a storm. The only thing you remember is the deafening roar of cracking wood, and then darkness. You open your eyes. You are alive. O, czyli pewnie rozbiliśmy się, czy to wygląda... Awans! No i to ja... tylko taki trochę myślałem, że to chyba jakieś oszepty śmierci. Następne punkty. Zacznie jakaś ta czcionka taka... A, i mogę sobie coś wybrać. Dobra, czekajcie, bo... Podstawowe statystyki, wrażenia zadawane w walce wręcz i pancerz, wytrzymałość, punkty zdrowia, zręczność, szybkość ataku, duchowość, punkty many i regenerację many tutaj też damy, mamy. Praktyczność, zwiększa szanse na znalezienie większej ilości łupów. Troszkę ta czcionka, widzę, tak nachodzi. No... Jest to pole do popisu, żeby poprawić to, moim zdaniem. Zwiększa szansę na zadanie obrażenia krytyczne, percepcja. I można się lepiej skradać. Szybkość ataku, obrażenia na odległość. To dla nas będzie zręczność ważna, jaka do łucznika. Tak. I inna rzecz w zręczności, nietknięte przez po uniku cegłów, zadawanie w słaby punkt, parując, mieczobica. O, jaka nazwa. Tu w zręczność to by nam poszło coś, tylko że mieczobica. Dźwig zwiększony, a to jest udźwig. Trafienie przeciwnika w słaby punkt zadaje plus 10 obrażeń, czyli w głowę. No to ja bym myślał, że poszedł w to. Bo to no będzie dla nas taki jako ten łucznik, nie? No dobrze. No dobrze. A statek wiki... O, tam jest jakiś chyba trup. Jest. Statek. Panie trupie. Zapieczętowany wilczy zew. Bardzo zapieczętowany list. Czytaj. Otwórz tylko w przypadku mojej śmierci. Rozumiem, że możesz mi nie ufać. Mimo to zawdzięczasz mi życie. I to jest dług, którego spłaty wymagam. Bezimienny więzień, którego uratowałem, jest ważniejszy niż komukolwiek z was się wydaje. Musi być chroniony. Musi też przejść starożytną próbę morza, więc trzeba będzie udać się do kapitana Rogów Południa, który to umożliwi. Wiem, że proszę o wiele, ale trzeba wreszcie położyć kres temu szaleństwu. B.
bezimienny więzień. Chodzi o nas. Dydr, to pewnie, że zbierzemy. Cebula, jak na Polaka przystało. To musi być zebrana. Chlebek, ziemniak. Nie no, kartofle, przecież dobrze wiecie, że ja kartofle w ziemniakach to ja zawsze zbieram, nie? Dobra, czy tu jest jakaś mapa? U jest. Dobra. Avalon. Dobra, najwidoczniej muszę po prostu pójść teraz. Ciężko, co to jest w ogóle? I bandyci. No nie, schylił się. Oddawaj kość te. Dobra, jakiegoś pokonałem zwierza. Nie, nieśmiertelnik strażnika. Czy futro? Dawaj. W ogóle jakieś ubranko lepsze widzę. O, zbroja nam to podniesie, pancerz, cyk. To też lepsze. To już ubrałem. Kilt Dalriata, 15 zbroi, to bierzemy to, ubieramy sobie. Buciki do tego. Pelerinki nie mam żadnej. Tu nic, tu nic, tu nic. Tu. To wygląda z obrażeniami. Tu głowo. Ciekawe, czy możemy. Jeszcze też nie odkryłem to, jak sobie zrobić. Tym kowala. Autor. Bleble. Osłabiające ostrza. Dobra. Wędkę mamy. Podobno właśnie też można łowić w tej grze. Przepisy, czy możemy coś. Przywraca. A, to przywraca zdrowie. Eksperymentalne. O. Jakieś. Wieża. Chodzą. Przynajmniej widać na kompasie. Przepraszam bardzo. Ten wilk jest groźny. Wygląda. O! Oto! Niby wyglądał groźnie. Ale nie był taki groźny. Pójdzie wilk. Ło, headshot. A no tak, bo jeszcze mam przecież... Moneta wino. Mam też przecież teraz ten perk, który nam mówi, że jak trafimy w czuły punkt, czyli headshota, to zadajemy też więcej obrażeń, nie? Co to? Coś tam się poruszało, czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. Goździk, o! Goździkowa! Zostawiła tu goździki. A to kurde, jestem śmieciarz. Ja zawsze zbieram wszystko. Dobra, no i teoretycznie to w ogóle musi być tam. To wygląda, czy to... Ta mapa się... O! Utopce. Powiedzmy. Nie ma? I umarły. Wiesz do mnie? Chodź. Nie, odejdź ode mnie. Dobra. Jeszcze jeden ziomeczek. Chodź. Oho. Cyk.
Dobra. Dawaj tu. Koszulę. Rozebrałem trupy. Tak, chciał coś do jedzenia, żeby mi przywracało zdrowie. Powiedzmy, że przywraca zdrowie przez 10 sekund. O. Zawsze, żeby coś przywracało nam zdrówko. Najlepsze. Idziemy dalej w takim. Ścieżką. To jest jakiś znak zapytania. O, atletyka nam wzrosła przez bieganie. To też warto, widzę, tutaj po prostu biegać. O. O. Ja bym chciał pierw dotrzeć, zobaczyć też ten quest główny, jak to wygląda. Już tak szaleć po mapie. Zawsze przecież może... O, który? Nie, to są te... A, to są te takie te biegające, takie gubienka. Siema. No, ty gnoju. Nie. Nie mam prawie, kurde, kondychy na walki takie. Uff, to przeżyłem jednak. Plecak. On sobie też... Chodnia brała... O, szybka podróż tu jest, dobra. Tyle dobrze. Dużo takich pobocznych też widzę kwestików. Podróż, krwawe jezioro. Czy tutaj są wrogowie, czy przyjaciele? Nie, wrogowie. Jest dużo takich pobocznych też miejscówek, gdzie możemy sobie się wybrać, pozwiedzać. Dotrzeć do tego. Tego na razie. Miasta. Fortecy. Ale tam jest jakieś zło. Jakiś... Jest przybity do tego kamienia? Ale tam widzę jakichś złych ludzi. Nie chciałbym z nimi na razie walczyć. Tu widzę też jelonka. Podobno też można w ogóle łowić ryby tutaj po prostu w tej grze. To było dosyć ciekawym. Jakieś moje ofiary. A, tylko już nie mamy naboi. No to jest najgorsze. Tfu, naboi. Strzał po prostu. Ej, ty. Bra. Dobra, te są trochę trudniejsze. O. Ale. Łatwo, łatwo. Punkty kolejne mamy. No to co? No to kurczę, zręczność tam. Wydał też trochę siłę, żeby tym mieczem też lepiej walić. Cyk. To tu jeszcze jest nietknięty przez po uniku, czy może obrażenia obniżone o 25%. Wiem, receptura po udźwig zwiększony. Skuteczne parowanie za pomocą tarczy. Każde trafienie ma trafienie krytyczne, ma szansę. Robimy sobie to. To nie mogę tego? Aha, to tylko daje ten punkt? Tam tylko ten punkt? Gdzie tu widać w ogóle te punkty? Trochę... O! Taka jeleń. Idziemy dalej w takim. Idziemy na zamek. Mam nadzieję, główne miasto. O, tutaj szybka podróż widzę. Wpadnie. Cyk. On żyje.
A. Gość się chrapie, no. Stay away from. Halo? Halo, halo? Pieniądze albo życie. Siema. What's happening? In the name of the old mother, what are you doing? I could have stabbed you. Wait, I haven't seen you before. Nie, to ja mógłbym przedziurawić ciebie, ale tego nie zrobiłem. Alright, true. Why didn't you, eh? You could have killed me. So you're not one of them bandits then? Who are you, huh? Ewski, mam taką przypinkę. Powiedziano mi, że znajdę bezpieczną przystań w rogach południa. This pin, I can't say I see it very clearly right now. But it looks important. Very official. But I remember Fergus said something about this. These emblems once. Oh, yes, I remember now. I welcome thee, ye royal person, on behalf of the keepers. You are a great friend to our home. Welcome. Please speak with Fergus. He's our quartermaster. He runs things round here in the captain's absence. He'll greet thee properly. Have a pleasant rest of the day. Open it up, boys! Dzięki. Strażnik przyjaciół powiedział, żebyś zgłosił się do kwatermistrza. Kwater kogo? A ty nie tu chyba. Gdzieś tam u góry trzeba. A mogę tu gdzieś sprzedać coś? Jakiś kupiec? Coś ten? A mam dużo złomu na sprzedaż. Dobrze. O, może u niego będę mógł. Siema. Sir, I haven't seen you before. I wasn't expecting any guests, and you don't look like a new recruit. And yet, Odrin let you in. He's not drinking again, I hope. No, tak był dość nietrzeźwy. Most unfortunate. But that explains why you just strutted into the horns. I'm afraid I'll have to take action. No. The name's Fergus, and I assume you already know that I'm the quartermaster here. Now, state your business. And please, try to be convincing, or the walls of this fortress will be the last thing you'll ever see. Mam taką przypinkę, przyjaciel mi dał. Zakładam, że wiesz, o co chodzi. Yes, I know. And that's why you're still standing in front of me. However, these pens were only given to certain people. They mean that in times of trouble, these people will always find a safe haven here in the Horns. And this makes me wonder, what happened to your friend? Where is he? No, rozbiła się na plaży. Zakładam, że nie żyje. If what you're saying is true, he must have had a deal with someone well above my pay grade. And that leaves only the captain. However, if you're lying, then you might as well have just confessed to the murder of a knight of the round table. But nobody's that much of a fool, I think. Fortunately for you, I've seen my fair share of morons in life, and you don't look like one. Fortunately for me, this pen only means that I'm to make sure you're safe in the Horns. Nothing about helping you out with whatever you're up to. And let me guess. If you have friends among the knights, then you'll be wanting to talk to the captain, right? Well, that ain't happening anytime soon. Because I said so. What? Did you really expect that you could just enter our keep and head straight for the captain's quarters? There wouldn't be much point in having walls and guards here if anyone could just do that, would there? Anyway, welcome to the Horns of the South. Make yourself at home.
Ja dobrze. Imre, to co mam zrobić, żebyś pozwolił mi porozmawiać z kapitanem? You have to prove yourself trustworthy and capable. I can't let just anyone into the captain's quarters. He's a very busy man, you see. I don't want to waste his time. Siła, zaprowadź mnie do kapitana, bo inaczej. Dobra, co mam zrobić? We've been having trouble with the dead lately. The kind that don't want to rest in peace. There are more and more of them roaming the area. It might just be the weirdness, as it has been steadily creeping closer from the north, but somehow I doubt it. Seems like the problem lies in the old cemetery. As far as I know, the fog hasn't reached it yet. You could go there and find out what's happening. Dobrze. Good. Try not to get yourself killed, and get rid of whatever's been causing the problem. Prawie zapomniałem, znalazłem kawałek metalu z jakimś napisem, wiesz co to może być? Every soldier gets one when they pledge their loyalty. I just hope the body you took it from was already cold, because killing a keeper would land you in some serious trouble. You know, here's what I'm thinking on that. If you stumble over any of our fallen keepers out there, bring me their tags. Sure, they're sworn to stay here till the bitter end, but they have families who deserve to know what became of them. It's part of my duty. Since I can't send any more beyond these walls, maybe you could lend a hand. I'll pay you for every tag you bring back. Epsz. Nowe zadanie, towarzysze broni. I co, teraz muszę jakiś cmentarz? Tutaj? To jest to zadanie? Dusza poprosiła mnie o znalezienie pozostałych... Nie. Drogi południa. Mam sprawić, co się dzieje w okolicznym cmentarzu. Okej. Okay. Dobra, czy tu jest faktycznie jakiś piec czy coś, żebym mógł sprzedać te gówna, które mam w kieszeni? Bo tu jest niby stanowisko kowala. Nie, gotowanie. Dobra, tu jest stanowisko do gotowania. Okej. Okay. Rozumiem. Natomiast nadal jakoś tak... Powiem szczerze, że jakoś tak pusto troszkę tutaj jest w tym. Klucz odblokuj. Nie wiem, czy to po prostu nie jest pora. Klucz brata Ragiana. Tam ktoś stoi. Dobra, może tutaj będzie można trochę pohandlować. Ale tak ogólnie to bym powiedział, że jest dosyć pusto na tym zamku, nie? The pledge today was very interesting, wasn't it? A certainty in Quartermaster Aimer's voice. Beautiful. Makes one eager to start work. Chyba masz na myśli Firgasa. Ah, yes, yes, of course. So, what do you need this time? The pass again? Are we planning a trip to the Stale Lamb? Hey, not this time, my friend. I've run out of ink. I'm waiting for a delivery. Steward Orla will let me know when more arrives. In the meantime, I need to ask you for a favor. So, you in? For the sake of our friendship? Stary znał, dopiero pierwszy raz widzimy, chłopie. Pustki, jakie przepustki. Just as we agreed. I appreciate that you remember. Holding one's tongue is the key to success. Keep it up. O czym ty mówisz? I guess you still haven't sobered up, huh? The Stale Lamb. You know, the tavern in the village below the keep. It's run by Ron. Truly a great place. I hope they're not planning to close it down. Oh, they wouldn't do that, right? Czego potrzebujesz? To stay between us. Do you understand? Say you understand. Rozumiem. Fantastic. So, here's the thing. On a recent night out at Ron's, it seems I may have left some sensitive documents at the bar. Documents, with Captain Fergus' seal. But not necessarily sealed by him. You know what I mean. I can't really go there right now. Could you get them back for me? I'm sure it won't be too much of a problem. Splendid! When you have the documents, meet me at the third crowing of the rooster. Or just find me, I'll be around. Heh.
Czyli to raczej się nie okazał kupiec, a ktoś... Czy tu nie ma żadnych kupców w ogóle? Chyba mi się to troszkę. A wyjść stąd tak na szybko. Kurde, jakieś takie... To miasto puste mi się wydaje. Mam nadzieję, że to po prostu kwestia wczesnego dostępu. Jest po prostu, a nie jakiś tam... Jeleń! Czemu on się nie wykrwawi? Dobra, ale jak wbiegam, to mogę tak, widzę, nadziać ziomeczka. Patrzcie. O, nie. O, w ten sposób. No jakoś tam udało mi się przed chwilą to zrobić. Dobra, zobaczmy na ten cmentarz, tak? O, tutaj widzę w ogóle jakiegoś ziomeczka. Halo! Nie popały. Chłopie. I bez. Jaki tu kurde? Tu masz pazur, ząb, młot. O, już jestem przeciążony. Tego się obawiałem, dlatego chciałem... Dlatego chciałem coś sprzedać, ale no... Jak widać, nie było mi to dane. Ale powiedzmy, że nie znalazłem po prostu. Dobra, mam cię. Liczyzna. Fragment poroża. No to chyba będą jakieś takie... Zawierza tutaj, proszę pojąc. Cześć, a ty? Co ty tu robisz? Może z tobą w końcu będę mógł handlować. O, a new face. I haven't seen you before. Tylko wtedy przychodzę. And I'm in the woods. Is that how you want to talk? Im jesteś. It depends on who's asking and why. Ponoć ta przypinka jakoś jakim jestem. Każdy strażnik, który ją zobaczy, musi mi udzielić pomocy. Yes, it's pretty. I know what it means, and I'm pretty sure I know where it came from. W razie wiesz więcej niż ja. That's for sure. All you need to do is take a walk around this place instead of sitting on your ass inside the horns like the other keepers. You say I'm supposed to offer you help? Well then, do you have questions? You can see I have plenty of time. It would be nice to talk to someone who's not a keeper. I don't meet many outsiders these days. So, hello. I'm Marg, a hunter in the service of the Horns of the South. Miły, no to tak się domyśliłem. Ej, co tu grasuje? Opowiedz mi o sobie. Tam, że polujesz, chciałbym, żebym mnie wyszkolił. You aim, and then you shoot. Always sneak from upwind. That's about it. But I never refuse those who want to learn. Coś ciekawego. Everything is interesting around here. West of here, you'll find the sunken village. It was once the beating heart of this region. If you go northeast, you're bound to reach the Archspire. Dobra, idziemy stąd. Takie questy, znaczy te dialogi takie średnie są zrobione, bym powiedział. Nie wciągają mnie na tyle, żebym chciał je w ogóle usłyszeć, nie? O, niestety. No ale też tu jest czysty dostęp. Syk. Dzień dobry.
Jak mnie tu ciapnął? Bardzo biały miecz. Plecak, kurczę. Można też przepisać. No nie, czy można przepisać? O dobra, jest leczonko. Nie chce mi się ciągle zaglądać do plecaka. A tutaj jest jakieś pożywienie, dobra. O! O! Biegnie kolejny. No jak on mnie pociął? Przecież zrobiłem blok. Łączna kostka, nie zardzewiały. No nie! Dobra. Mam cię. Tak. Można tak sobie jeść. Tutaj mnie zapraszają. Starożytna krypta. O, tu się jakaś instancja otwiera. No tak trochę jest BTS-owo zrobione, czyli takie instancje porobione, nie? W świecie. Zobaczmy, co tu się kryje w tej krypcie. Idziemy po skarby. To jest... Co to jest? Cześć kolego. O. Recepturę odblokowałem. Who goes there? Are you the one responsible for all that racket? People here are trying to rest in peace, damn it. Przepraszam. You should be. These folks fell into their eternal slumber a long time ago, but some of them have turned out to be very light sleepers. Not their fault. But we should at least try not to wake them up. I'm telling you, ever since people started burning their dead, it's like they've forgotten proper manners in places like this. Kim jesteś? My name's Wardok, and I'm the keeper of this place. I look after the dead, or at least try to. It used to be much easier where they stayed in one place. Now I need to keep making sure they don't stray too far from the cemetery. But I'm not complaining. A little exercise is good for the body. Zaraz, ty jesteś martwy, czy nie? Dead, alive, what's the difference? I am here. I always have been. And I always will be. Until the day I'm released from my service. Jak dawna tu mieszkasz? Truth be told, I'm not quite sure. Has it been a long time since the wave came and swallowed the village? That was when people stopped coming here. It's like the sea washed away the memory of this place as well. I don't remember much of what happened afterwards. I must have fallen asleep for a while. Wiesz może co tu się dzieje? I know everything that happens here. If you're looking for some juicy gossip, Becca from the third row south still has no idea where her husband is. They were supposed to be buried together, you see, but he never showed up. The scoundrel. Everyone here thinks he got remarried and chose to rest with his second wife. Not me. I think he probably got eaten. Jest ta Becca, która gdzieś tam czytaliśmy o niej?
pamiętam już teraz. Chodzi mi o nieumarłych. Ostatnio jest ich dość sporo. Oh, that would be Master. He's been at his experiments again, I'm afraid. Getting the folks around here all agitated. Putting them back to sleep again is going to be such a chore. To jest twoim panem. Master is Master. He commands the dead. I don't know much else. I'm here to serve, not to ask questions. Jakie eksperymenty? Usual. Glowing chalk, candles and dead bodies. I even saw some new faces recently, but they didn't stay long. Czy twój pan ma na imię Slaudl? It might be. Do you think it's odd that I don't seem to know that? Czy my się od niego coś dowiemy? My memory is not what it used to be. Tak w sumie gadamy z nim już trzecią linijkę i w sumie nic się nie dowiedzieliśmy. Takie puste troszkę dialogi tutaj są. Gdzie jest twój pan? You want me to betray his trust that easily? We barely know each other. I wouldn't tell you even if I could. Dlaczego mu służysz? Bring back my family. Truth be told, it's been so long that I'm not sure it's even possible anymore. No tutaj się właśnie coś dowiedzieliśmy. The dead need company too, you know. The folks here were forsaken by the living. At least I can make sure they're not lonely. Dobra, muszę wejść do krypty. Interested in local history, are you? Good, good. The memory of those who came before us should be preserved. I can let you in. There is a small fee of 5 gold coins. For the upkeep of the cemetery, of course. It's constant work, as you can clearly see, and my petitions for additional funds seem to have fallen on deaf ears. Daj złoto, percepcja, 6 lub więcej jestem tu oficjalnie. A. Miał percepcję, to bym mógł sobie ten. No dobra, daj mu. You, kind stranger. Those old bones are not what they used to be. Here. Just take the key. Be careful, though. There's evil dwelling in those crypts. Oh, and I hope I don't need to remind you not to rob any graves. It's terribly rude, and I'd rather not deal with the complaints. Skargami. No dobra, nie mogę kraść, rozkradać tych? Nie, nie. Czy to w ogóle jest crafting jakiś taki... gdzieś przy stołach chyba. Zastanawiam się też, czy mógłbym robić a zręczność. Nic po uniki. Broń dwuręczna. 14 już biłem, atletyka. Czy mógłbym na przykład robić strzały, bo w ogóle żadnych już strzał nie mam, nie? Tych. To tak czerwono. Wrogowie. Tu jest jakaś mapa tych krypt? Nie za bardzo. Ty jesteś groźny? Też nie za bardzo. O! Dobra. Kość. Słuchajcie, bo dostałem też punkty. To w siłę jedziemy, jak mamy tym mieczem walczyć, bo strzał jakoś nie widzę za bardzo. Tu mam jeden punkt teraz dostępny, dobra, tutaj widzę, że są teraz. No to trafienia krytyczne, cyk. Nie wiem, czy tutaj coś można... O, mogę tutaj iść. O! Dobra. Dawaj skrzepy. Bandziorze. Fragment poroża. Drewniany młotek. Dziwny amulet. Takiewka. Drewniany młotek. Nie mogę tu nic zrobić. Średnio. Tu jest coś. Tu?
kurde. No, ale odejdź od tej... Dobra. Leży. Dobra. Nie będziesz mi tutaj w grupie mówił, jak mam żyć. Tyk. O, widzę cię. O, ty gnoju. Mój kamienie mnie rzuca. Dobra, z tym to będzie raczej... Powinno być... proste. Dobra, leżysz. Mózg potwora. Dobra, no. Na razie nam... idzie dosyć łatwo, prosto. O! Chyba. O, biegnie kolejny. Dobra, przynajmniej tego załatwię. Zanim ten... Dobra, łatwo. O, miksturki leczenia. To coś tam jadę. Ładnie. Kwiatki mogę pozbierać. Nie przydadzą pewnie do jakiejś alchemii. Co to? Żołądź. Nie wiem, że będą skargi, że ktoś ukradł coś tam. Ciężkie buty. Uuu, lepsze buty. Moje. Tyk. A strzał nigdzie nie macie jakiś, żeby ten... To to się chyba. Nie, to świeczka po prostu się pali. U, zardzewiały długi miecz. Zardzewiały wszystko. Dobra, ładnie. Ale ładnie. Dobrze. Naprawdę tu nic nie ma. To dalej muszę iść gdzieś. Nie wiem, jak mam... Chciałem powiedzieć, że mam wrażenie, jakby ten posąg zaraz się na mnie miał rzucić. I chyba miałem rację. Co? Ty chyba sobie jaja robisz. Nie. No nie. O, siema. Kabum. Wybuch mi na twarz. Ej, ten kurde... O. O. O nie, nie mówcie mi, że wszystko od nowa tutaj muszę teraz przechodzić. Really? Prawda? No nie, ile ich tutaj jest? Mama was więcej nie miała? Masz tu po... ubie. Dobra, tylko czekajcie. O, zatwierdź. Cyk. Każde trafienie, cyk. Krytyczne. Zapiszmy sobie może teraz grę. Tak na wszelki wypadek. Byśmy mieli paść. To tak se leżysz tutaj? Zakrwawiona koszula. O! Zakrwawiona koszula jest lepsza. A, ja nie mam w ogóle... Chyba nie miałem tutaj na sobie... Pewnie mogę tutaj wejść. To widzę.
Dobra. Leżeć. Krab, miód, mleko, rybka. Proszę bardzo. Miód, lina. Wędka. Duchowy kamień. Chyba. Nie trafiłem cię. Dobra, łatwo. Kurde, ja się boję ciągle tych posągów. Co my w ogóle tutaj mamy? Mamy błyszczący kamień, zwiększa magiczny pancerz, a tutaj mamy każdy zabity przeciwnik ładuje duchowy kamień. Kiedy zostanie napełniony, kamień ulega zniszczeniu i w pełni przywraca punkty zdrowia oraz punkty... O, to... Żuterii żadnej nie mamy, płaszczyka też nie. No, co jest? Nie trafiłem w niego. Mam cię. Dobra. Jedzmy sobie coś. A biegniemy dalej. Ja bym sobie na wszelki wypadek zrobił zapisz grę. Znowu miał... O, siema. Przynajmniej długo machnią. Dobra, pokonane. No właśnie, tutaj znowu są te. O, pan kościotrup. Też potrafię silnym atakiem. Człowieku cię roznieść. Czaszka to może się przyda, nie wiadomo. Tu gdzieś jeszcze był coś do zebrać. Właśnie, ciężkie buty, które były lepsze niż te moje. Cyk. Tylko teraz tak, zapiszmy. Ja powiem tak, walka może jakoś nie należy do jakiejś najwybitniejszej, ale walczy się dobrze. Loku by musiał się nauczyć. O, właśnie, może spróbujemy. Chodź. No, te blokowanie to tak widzę... jak spróbowałem zablokować, to tak zjechało mi pół życia prawie. O, flaszeczki. Zapisz. Nie ruszacie, nie. O. Tam se padł. Dobrze, ale tutaj żeśmy niczego nie znaleźli tak naprawdę. Czekajcie, bo tutaj mam jakiś znacznik też. Ej, no nie mówcie, że ja jeszcze miałem zagadać z tym ziomkiem tutaj. Nie wiem. No nie mówcie mi, że to mi zapisało bez... O kurde. Ręku ręczna, cyk, okej. Okay. Cyk. No dobra. A, czyli co, czyli ja zrobiłem tutaj coś już? Zadanie? Mam sprawdzić, co się dzieje w okolicznych cmentarzu, by zdobyć zaufanie. Ale to ja już wiem, co się dzieje. Chyba, że jeszcze muszę tutaj powybijać te... O ty, gnoju! Nie wiem, czy ja mam tutaj pozabijać to wszystko, czy... O co chodzi? A tutaj już byłem. A tu? Zwrotnie. No dobra, to... Nie wiem, ja po prostu... Już... No kurczę, to nie są. A nie mam jakichś żarcia, które... Przygotowane?
To już wszystko zjadłem? Nie no, mam. O, 5 życia na stałe nam daje pokryta broń, spowoduje natrętne zatrucie. Lebek. Właśnie, dlaczego też żarcie tutaj przypisuje się? Pocznij, przełącz. A, można też odpoczyć. A, ale to odpoczynek nam nic nie daje. Tylko zmienia nam czas po prostu. Lipa. A dlaczego mi się tu przypisuje? Tu powinno być żarcie już takie gotowe, nie? Powinno być tutaj... To jest trochę też lipa, moim zdaniem. Powinno być od razu przypisane te jakieś żarcie gotowe, które możemy po prostu zjeść. Może to też jest po prostu gotowe, tylko... Ale wydaje mi się, że dziczyznę powinno udać się zrobić coś po prostu z niej, nie? A nie... A nie wiem, może się nie znam jeszcze na tej grze. Dobrze. Zobaczmy co jest. Czy będzie mi znowu kazać zobaczyć gdzieś tutaj, czy po prostu mam wrócić do ziomeczka? Co? A to co? To coś. Czy ten quest po prostu nie mówi wam za wiele? Miałem zobaczyć, co tu się dzieje, nie? No i zobaczyłem. A, mam sprawdzić, co się dzieje na okolicy, bym też zdobyć zaufanie Fergusa. Ale to zobaczyłem już, co się dzieje, nie? Może jeszcze raz muszę. Może muszę tego strażnika jakoś. Ale nie, czekajcie, bo. Tutaj byłem. Byłem. Tu są... To się odrodziło tutaj ten trupek? Niepotrzebnie ten nóż brałem. Bo tutaj tak naprawdę to jest prawdziwe. Palona skóra. Zawsze gdzieś... Aha, czekajcie, bo jeszcze mogę iść tutaj gdzieś. Okej. Okay. Zapiszmy grę. O. Co ty jesteś? To jest jakiś... Careful there! Try not to step in the array. It's advanced magic. Very fragile. Jestem tu, żeby cię powstrzymać! Do you know what I like most about the dead? They don't tire, and they don't feel pain. But you... Dobra. O Jezus! Przecież ja nie mam z nim szans! No, to jest ciężka walka. Tu nie mam szans żadnych z nim. Znaczy, może kwestia wytrenowania, wiecie, porobienia trzech questów, czyli tutaj tak to dużo trzeba karytować, żeby stać się silnym. A, jeszcze zapomniałem też o zatrzymywaniu czasu w sumie. Całkiem zapomniałem o tym. Dobra, moi mili państwo, na tym polega oto ta gireczka. Wspaniała. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Raczej na razie nie będę ogrywał dalej. A to dlatego, że to nie jest pełna wersja też, nie? Dlatego nie... Czy jak wyjdzie kiedyś ta pełna wersja, to czy będziemy ogrywać? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, czy byście oglądali. A tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Zostaw łapkę, zostaw suba. I nara!